Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Witamy Państwa z Dzierżoniowa. To już jutro gala Tymex Boxing Night, gala jubileuszowa, bo to gala numer 20. Szanowni Państwo, już za chwilę ceremonia ważenia. Poznacie Państwo kartę walk, poznacie Państwo zawodników. Już to za moment się wydarzy. Natomiast zanim jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to lista sponsorów, a druga to oczywiście superwajzorzy, a także osoby, dzięki którym ta gala może się odbyć. Proszę Państwa, i kilka ciepłych słów w kierunku naszych sponsorów, naszych dobrodziejów. Niech w tej chwili popłynie, a są nimi. Miasto Dzierżoniów, które, no piękne hasło, zawsze nastraja pozytywnie. Osir Dzierżoniów, Tymex, Okna i Drzwi, Blachy Pruszyński, Hotpay, Centrum Motoryzacji Auto Platforma, Windor, producent drzwi, restauracje u babci Maliny, Opak System, AP Flota, Gromda Fight Club, MS Recycling Group, MS Studio, eventy, namioty, reklama, partnerem technicznym Extreme Hobby, a partnerzy medialni już teraz przed Państwem, a są nimi WP Sportowe Fakty, TVP Sport, Super Express, Boxer.org, a także MMA Rox. I jeszcze dwie istotne informacje. Tymex wspiera akcję Zoodoptuj. Bardzo szlachetna, wspaniała akcja, na którą warto zwrócić uwagę. I wreszcie Tymex Boxing Promotion, organizator, organizuje tę jutrzejszą galę i dzisiejszą ceremonię ważenia we współpracy z MB Promotions, a także Queensberry Polska. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem przed chwilą, rozpoczynamy oficjalnie już teraz ceremonię ważenia przed jutrzejszą galą, tu właśnie w Dzierżoniowie. Tymex Boxing Night, odsłona numer 20. Proszę Państwa, oto przed Państwem promotorzy jutrzejszej gali, a są nimi Marcel i Mariusz Grabowscy. Dobry wieczór, zapraszamy. Witamy serdecznie. Właściciel MB Promotions, Mateusz Borek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściciel Queensberry Polska, Mariusz Krawczyński. Witamy, zapraszamy. No i wreszcie ten, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem dzisiejszej ceremonii ważenia, a także jutrzejszych walk, z wyjątkiem walki wieczoru, chociaż te będą dwie, ale o tym już nieco dalej. Proszę Państwa, superwajzor, pan Jarosław Kołkowski, Polska Unia Boksu. Witamy, zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, rozpoczynamy ceremonię ważenia. Zanim to nastąpi, Mateusz Borek. Ja króciutko. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteśmy w Dzierżoniowie i cieszymy się, że zaczynamy wspólnie 2022 rok. Zaplanowaliśmy wspólnie 10 gal w tym roku, także ten marzec będzie bardzo pracowity. Pracujemy 3 weekendy z rzędu. Jutro Tymex Boxing Night 20. Za tydzień w piątek MB Boxing Night i za dwa tygodnie kolejne wydanie Gromdy, także pracowite 3 weekendy z rzędu przed nami. Obiecujemy 5 gal do wakacji i 5 kolejnych eventów w drugiej połowie roku. Pewnie najtrudniej będzie w listopadzie, bo wtedy finały Mistrzostw Świata, oby z reprezentacją Polski na pokładzie. No tak, nas nie było, nie było, nie było, ale jak już ruszymy w tym marcu, to już naprawdę gruba petarda. Proszę Państwa, zatem rozpoczynamy oficjalną ceremonię ważenia. Tymex Boxing Night, odsłona numer 20. Zaczynamy oto zawodnicy pierwszej walki. A jest nim jutrzejszy debiutant. Walka ta została zakontraktowana na 4 rundy, to jeszcze dodam. A tym debiutantem jest Mikołaj Chrycoń. Proszę Państwa, Mikołaja z nami nie ma. Mikołaj nie dotarł na ceremonię ważenia, ale zgodnie z regulaminem superwajzor będzie ważył tego zawodnika w hotelu, kiedy tylko się pojawi. A naprzeciwko niego w jutrzejszym pierwszym pojedynku zawodnik, który na zawodowych ringach stoczył jeden pojedynek, ten pojedynek przegrał, to Igor Pryga! Proszę
Państwa, walka zakontraktowana w limicie kategorii lekkiej, a więc limit wagowy 61 kg, 235 g. Walka na dystansie 4 rund. Igor Pryga waży 60 kg, 500 g, 60-500 w limicie kategorii lekkiej. Igor Pryga, przypominam, zawodnicy to Mikołaj Chrycon, jutrzejszy debiutant Igor Pryga. Mikołaja nie ma z nami. Dziękujemy bardzo. Ale na pewno dojedzie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, to pojedynek numer 2 dzisiejszej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą Temex Boxing Night, odsłona numer 20, kategoria półciężka. Pojedynek został zakontraktowany na 4 rundy. Oto przed Państwem zawodnik stajni Temex Boxing Promotion to Bartłomiej Włodek Włodarczyk. Walka, proszę Państwa, odbędzie się na dystansie 4 rund. Limit kategorii półciężkiej 79 379 plus 1. To jest oczywiście walka rankingowa, a Bartłomiej Włodarczyk wnosi na wagę 78 kg 800 g. 78 800 Włodarczyk. To był Bartek Włodarczyk, proszę Państwa. Warto teraz zwrócić uwagę na zawodnika, który pojawi się za moment. Tego zawodnika Państwo znacie niewątpliwie, ale z Grądy, którą dziś również reprezentuje. A zatem zawodnik, który reprezentuje stanie Temex Boxing Promotions i Gronda Fight Club. Przed Państwem Krzysztof Żołnierz Ryta! ...79,550 wnosi na wagę Krzysztof Żołnierz Ryta, dla którego to będzie debiut na ringu zawodowym. Włodarczyk Ryta, pozycja bokserska, 4 rundy, limit kategorii półciężki. Po raz drugi na ringu zawodowym Włodarczyk i po raz pierwszy między linami w boksie zawodowym Krzysztof Żołnierz Ryta. Waga półciężka, 4 rundy. Walka numer 2, Temex Boxing Night 20 dzierżoniów. Dziękuję bardzo, dziękuję. Krzysiu, jedno pytanie króciutkie do ciebie, bo będą inne tejpy, rękawice. Jak ty sobie z tym poradzisz? Nieprzyzwyczajony do takiej rzeczywistości. Znaczy, no, przyzwyczajony jestem, bo częściej raczej walczę w rękawicach nawet na treningu niż bez, nie? To raczej to jest 100%. Ale mówię o prawdziwej walce. No, prawdziwej walki jeszcze na zawodowym ringu nie było, ale nie masz czego bać, bo walczyłem z chłopami po 110 kg, najwięcej 107 miał mój najwięcej ten pierwszy przeciwnik i z nim wygrałem, a ja ważyłem wtedy 80 parę kilo, więc czego mam się bać? Ja nie mówię o strachu, bardziej o nowej rzeczywistości, która pojawi się w twoim życiu, to może Bartek za mało waży, skoro miałeś takich chłopów po 100 kg. Nie, to ja też jestem w miarę, to znaczy teraz może nie jestem szczupły, może za dużo powiedziane, ale... Co, jesteś bardzo szczupły, myślę. Tak? No w stosunku do tego, co było, to tak, ale teraz no zobaczymy za parę dni, jak będzie. Słuchajcie, bawcie się dobrze jutro, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, to byli zawodnicy pojedynku numer 2, oto walka numer 3. A pojedynek ten został zakontraktowany na 4 rundy. Waga ciężka. Jutrzejszy narożnik niebieski reprezentować będzie zawodnik z Gruzji. Prawdziwy weteran, jeżeli chodzi o pojedynki zawodowe. 51 zawodowych pojedynków. 14 wygranych, w tym 6 przez KO. 35 przegranych, 2 zremisowane. Przed Państwem Ramazi Gigaszwili! We'll be right back.
105 kg, 700 gramów. 105, 700 waży Romazi Gogiczaszwili z Gruzji. Drodzy Państwo, narożnik niebieski w tym pojedynku już jutro reprezentować będzie zawodnik stajni Queensberry Polska. Trzy zawodowe pojedynki, wszystkie pojedynki wygrane, w tym dwa wygrane przed czasem. Przed Państwem Kamil Mroczek Mroczkowski! Sto piętnaście kilogramów, dziewięćset gramów, Kamil Mroczkowski. Pozycja bokserska, bardzo proszę. Cztery rundy. The Heavyweight Division. Gogiczaszwili, Gruzja. Mroczkowski, Polska. I chodź. Cztery rundy. Kategoria ciężka. Faworytem rzecz jasna w tym starciu Mroczkowski, który ma na koncie trzy walki i trzy zwycięstwa. Dziękuję. Spasiba. Proszę Państwa, za nami ceremonia trzech walk jutrzejszego wieczoru. A teraz już będą te dużo poważniejsze starcia, więc to jest najwyższy czas, żeby zaprosić do nas mentora tej ziemi, prezes grupy Tymex, Mariusz Konieczyński. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, jest z nami już Mariusz Konieczyński, a zatem my otwieramy kartę główną. Oto pojedynek numer 4. Pojedynek ten został zakontraktowany na 4 rundy. Waga półśrednia, oto narożnik niebieski. A ten reprezentować będzie zawodnik pochodzący z Czech. 32 zawodowe pojedynki, 9 wygranych, w tym, uwaga, 8 wygranych przez KO, 22 pojedynki przegrane, jeden z tych pojedynków zremisowany. Przed Państwem Richard Walter! Richard Walter wnosi na wagę 67 kg 300 gramów. 67 300 Walter. Richard Walter, Czechy. Przypominam, 4 rundy, kategoria półśrednia. Oto narożnik czerwony. Zawodnik stajni Tymex Boxing Promotion. Jeden zawodowy pojedynek i ten pojedynek wygrany. Przed Państwem Karol Łapawa! Sześćdziesiąt siedem czterysta wnosi na wagę Karol Łapawa. 67 400, limit kategorii półśredniej plus oczywiście kilogram tolerancji w przypadku walki rankingowej. Pozycja bokserska. I chodzi. Cztery rundy. Kategoria półśrednia. Walter czy Łapawa? Łapawa, może jednak Walter. Tymex Boxing Night 20 w Dzierżoniu, to już jutro. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pytanko jedno do Ciebie, Karol, bo muszę powiedzieć, że wchodziłeś w ten boks zawodowy ze swoimi wielkimi nadziejami i też z nadziejami publiczności, promotorów, kibiców, dziennikarzy. Udało się pierwszą walkę wygrać, bardzo wyrównaną, natomiast to chyba nie było to, na co czeka sam Karol Łapawa. To nie było to i na jutro jestem przygotowany, żeby to pokazać. A czy przeanalizowałeś, co się wydarzyło? Wtedy, jak rozmawialiśmy przed walką, powiedziałeś, wszystko się zgadza. Waga, forma, szybkość,
Natomiast gdzieś czasami te prognozy przed walką, one są dalekie od tego, co potem oglądamy w ringu. Inteligentni ludzie potrafią wyciągać wnioski. Co ty wyniosłeś z tamtej walki? Zdecydowanie nabrałem doświadczenia i poczułem, że muszę być dużo spokojniejszy w ringu. Pomimo tego, że no, rywal jest niebezpieczny, to ja po prostu muszę zachować większy spokój i myślę, że jutro to pokażę. Przeanalizowałem to dosyć mocno i jestem przygotowany. Dobrego boksu. Tobie i nam życzę. Drodzy Państwo, to zawodnicy walki numer 4, a już za chwilę walka numer 5. Tymex Boxing Night, odsłona numer 20, to już jutro oglądacie Państwo ceremonię ważenia przed jutrzejszą galą. Oto zawodnicy walki piątej. Ta została zakontraktowana na 6 rund, a kategoria wagowa to waga junior ciężka. Oto zawodnicy. Narożnik niebieski, zawodnik pochodzący z Czech. Dwa zawodowe pojedynki, dwa wygrane. Oba wygrane przed czasem, przed Państwem, Adam Kolarik! Adam Kolarik wnosi na wagę 90 kg 300 gramów. 90-300 Kolarik. Proszę Państwa, oto narożnik czerwony. Zawodnik stajni Queensberry Polska. Cztery zawodowe pojedynki, wszystkie wygrane. Dwa wygrane przed czasem, przed Państwem Michał Soczyński! Dziewięćdziesiąt kilogramów, 350 gramów wnosi na wagę Michał Soczyński, 90-350, pozycja bokserska. Ponieważ w tych angielskich dokumentach bardzo często nie ma tych znaczków czeskich, to już ustaliliśmy, że to jest Adam Kolarzy. Adam Kolarzy. Obaj niepokonani. I choć... Dwa zero Kolarzy. 4-0 Soczyński. Kategoria junior ciężka. 6 rund. Kto jutro lepszy podczas Tymex Boxing Night 20 w Dzierżoniowie? Dziękuję bardzo. No to próbujemy, Michał, się pokazać dobrze na polskim ringu. Fajnie to wyglądało w Londynie. Oczywiście no, były pewne rzeczy do poprawki, natomiast no, w tej chwili ekspozycja Twoich umiejętności przed polską publicznością na polskiej ziemi to zawsze smakuje troszeczkę inaczej. Tak, dokładnie. Cieszę się, że będę mógł zaboksować, pokazać się. No i to jest dla mnie najważniejsze, że mogę zaboksować. Słuchaj, pewnie oglądałeś z trenerem Kolarzyka. Jakie masz wnioski? Mam nadzieję, że będzie fajna, emocjonująca walka i że będzie dużo emocji. I oczywiście moje zwycięstwo. Tak jak powiedziałem, podobało się wiele Twoich elementów w tej walce w Londynie, natomiast no, tam też zdarzały się błędy. Nad czym pracowaliście w tym ostatnim okresie przygotowawczym? Na jakie elementy zwróciliście uwagę? Szybkość przede wszystkim, no i większy spokój, nie? Ale agresja będzie też na pewno, bo to jest mój znak rozpoznawczy. No, ciężko mi sobie to zestawić na razie te słowa, ale jutro być może to zobaczę w ringu. Ma być spokój, a jednocześnie agresja. Michał Soczyński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. Zawodnicy walki numer 5. Tu Mateusz zdecydowanie lepiej porusza się w języku czeskim. Już teraz wiem, Adam Kolarzyk. Adam jutro będzie poprawnie już na samej gali. Proszę Państwa, to był pojedynek numer 5, a ja już teraz zapraszam Państwa i przedstawię zawodników pojedynku numer 6. A ten pojedynek został zakontraktowany na 8 rund. Kategoria wagowa, waga półśrednia. Oto zawodnicy, narożnik niebieski. Zawodnik pochodzący z Kolumbii. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. 9 zawodowych pojedynków. 8 wygranych. 7 wygranych przez KO.
jeden pojedynek przegrany. Przed Państwem Kolumbijczyk Wilber Blanco! ...54 kg, 500 g waży Wilber Blanco, Kolumbia. 8 zwycięstw, 1 porażka. Przypominam, walka zakontraktowana w limicie kategorii półśredniej. Szanowni Państwo, a teraz spójrzmy w kierunku narożnika. Czerwonego zawodnik, który zostawia zawsze całego siebie, 110% mocy. Zawodnik stajni Tymex Boxing Promotion. 16 zawodowych pojedynków, 14 wygranych, w tym 3 przez KO. Jeden zremisowany, jeden przegrany. Przed Państwem Michał Szczupak Leśniak! ...57 kg, 550 g waży Michał Leśniak, Boxing Position. Walka zakontraktowana w limicie kategorii półśredniej na dystansie 8 rund. Chodźcie. Blanco Kolumbia, Leśniak Polska. 8 zwycięstw, 1 porażka to bilans Blanco. 14 wygranych, 1 remis, 1 porażka. 15, no cały czas mamy tutaj pewne zamieszanie. 4 KO. 6 pojedynek Tymex Boxing Night 20. To już jutro, tutaj w Dzierżoniowie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście dzisiaj trzeba powiedzieć Szczupak, tak biorąc pod uwagę, jak spotykaliśmy Michała w ostatnim czasie. Trudny był to proces robienia wagi? Właśnie nie, właśnie chodzi o to, że dzisiaj jestem najszczuplejszy chyba z tej kariery. Sama waga po prostu schodziła. COVID mnie trochę wcześniej dobił, dlatego rok czasu mnie nie widzieliście na ringu i jutro zobaczycie tą szybkość, jak po prostu z masy zszedłem, bo jednak to zbijałem troszkę kilogramów, po 15 kilo się czasami zdarzało, a tutaj te 4 kilo, więc wszystko będzie bomba. No właśnie, zawsze się kojarzyłeś z takim zawodnikiem muskularnym, w tej chwili chyba na troszeczkę inne elementy postawiłeś podczas tego okresu przygotowawczego. Tak, przede wszystkim zmieniłem właśnie treningi siłowe, bo za dużo ich było, przez co byłem za bardzo pospinany w tym ringu, za bardzo siłowo chciałem boksować, urywać głowę, a w tej wadze jednak półśredniej no, trzeba zasypywać ciosami rywali, żeby przynosiło to skutki wygranych przed czasem, więc jestem teraz szczuplejszy, tak? Więc będę więcej bił, mam nadzieję, i będę szybszy. Z tego co wiem, jestem dużo szybszy niż w poprzednich walkach. Jest ta chemia z nowym sztabem? Znaczy sztab, szczerze mówiąc, no sztab został tak, jaki był. Zmienił się Piotr Wilczewski na trenera Piotra Szypulskiego. To jest mój trener z klubu Bombardier Wrocław, w którym boksowałem jako amator, czyli 8 lat temu. Więc tak jakby powróciłem do czegoś, czego mi możliwe, że zabrakło w poprzednich walkach. Zobaczymy to wszystko pokaże po prostu jutrzejszy przebieg walki. Jak to będzie wyglądało z nowym sztabem, tak, to jest taki dla mnie jutro test. To czekamy, Michał, na jutro. Co się wydarzy? Jak to mówił klasyk, czasami trzeba wrócić do podstaw, żeby wydobyć z siebie maksimum. Bardzo dziękujemy. Blanco Leśniak to już jutro w walce numer 6. Dziękujemy bardzo zawodnikom. Proszę Państwa, już teraz creme de la creme, a więc dwie najważniejsze walki jutrzejszej gali, to jednocześnie walki o poszczególne pasy. Oto pierwsza z nich. Szanowni Państwo, walka o pas międzynarodowego mistrza Polski. Pojedynek ten został zakontraktowany na 10 rund. Waga super lekka. Oto zawodnicy tego pojedynku. Drodzy Państwo, narożnik niebieski reprezentować będzie zawodnik z Czech. I teraz uwaga, 58 zawodowych pojedynków. 34 wygrane, w tym 22 przez KO, 22 przegrane i 2 pojedynki zremisowane.
przed Państwem Michał Dufek! Michał Dufek wnosi na wagę 63 kg 450 gramów. 63, 450, a więc limit kategorii super lekkiej 63,5 kg wypełniony. Proszę Państwa, przypominam walkę o pas międzynarodowego mistrza Polski, a teraz narożnik czerwona. Już za chwilę pojawi się zawodnik, który swoje serce oddaje nie tylko w ringu, ale też swoje serce oddaje pomagając innym. To zawodnik stajni Tymex Boxing Promotion. 27 zawodowych pojedynków, 23 wygrane, w tym 6 przez KO. 2 przegrane, 2 zremisowane. Przed Państwem Damian Wrzos Wrzesiński! Damian Wrzesiński, 63,500, pozycja bokserska. Michał Dufek, Czechy. Damian Wrzesiński, Polska. 63,5 kg, kategoria super lekka, stawką pas międzynarodowego mistrza Polski. Tym razem nie w kategorii lekkiej, a nieco wyżej, w kategorii super lekkiej. Na 5. Wrzesiński czy Dufek? Dufek czy Wrzesiński? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jesteśmy Państwu winni wyjaśnienie pewnej informacji. Damian szykował się do walki w limicie kategorii lekkiej. Miał boksować z Robinem Zamorą z Nikaragui. Otóż pojawił się Nikaraguńczyk na lotnisku, natomiast nie został wpuszczony do samolotu. To było konsekwencją tego, że hiszpańskie linie lotnicze nie respektowały tej akurat szczepionki, tej firmy. To spowodowało, że nie został wpuszczony do samolotu. W ostatniej chwili zastępstwo, pojawia się Dufek. No i automatycznie też Damian musi zmieniać w ostatniej chwili limit kategorii. Ty zrobiłeś limit kategorii na to oficjalne ważenie kategorii lekkiej na godzinę 13, z tego co się orientuje. No potem można było spokojnie zjeść. To jest któryś raz taka sytuacja w Twoim życiu. Czy to jest nerwowość? Czy ta zmiana rywala, inny styl, inne nazwisko, no, czy to gdzieś tutaj wprowadza pewien niepokój w Twojej głowie, czy jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, że jest bez znaczenia? Czy zmiana rywala tak na godzinę, czy w trakcie ważenia, to pierwszy raz mi się zdarzyła i to jest dla mnie kolejne doświadczenie, ale no przydatne. Trzeba zbierać doświadczenia i na przyszłość na pewno będę jeszcze mocniejszy, chociaż i tak czuję się bardzo mocny i nie ma to dla mnie znaczenia, z kim będę jutro walczył. Dla mnie się liczy tylko jutro zwycięstwo i przede wszystkim oddać serce właśnie w ringu i pokazać jak najlepszy boks dla kibiców, żeby kibice właśnie mieli jak najlepsze widowisko i to się dla mnie liczy. Ja powiem szczerze, że ty zawsze szukałeś fajnych walk. Ja pamiętam kilka Twoich starć przez ostatnie lata, które toczyłeś właśnie w limicie kategorii super lekkiej. Czy to był Michał Chudecki, czy chyba Kamil Młodziński, też boksowałeś w 63,5. No tutaj jest szansa zawieszenia po prostu drugiego pasa międzynarodowego mistrza Polski. No oczywiście jest to dla mnie fajna okazja, żeby zdobyć kolejny pas mistrza Polski międzynarodowego w wadze wyższej. Tak więc walczyłem już w tych kategoriach, tak jak właśnie pan redaktor powiedział. Tak więc nie ma dla mnie żadnego problemu. Słuchaj, cały czas gdzieś ty, twój promotor, macie w głowie jednak Poznań. Wychodzisz jak zawsze z flagą Lecha, stulecie klubu, oni mierzą w tej chwili w dublet, w mistrzostwo, także w puchar. Rozumiem, że też w tym szczególnym roku dla
Lecha Poznań w coś szczególnego mierzy Damian Wrzesiński? Oczywiście mam swoje cele i chciałbym zawalczyć w przyszłości jeszcze w tym roku u siebie w Poznaniu najlepiej, przy swojej publiczności, o jakiś pas regionalny, interkontynentalny, europejski lub światowy, po to, żeby wbić się w rankingi właśnie te światowe i żeby w kolejnym może roku zawalczyć o Mistrzostwo Świata. No to jest mój cel. Słuchaj, tak patrzę na te trybuny, tam już jest Team Wrzos, już jest wywieszona jedna flaga, nie ma lepszego od Damiana Wrzesińskiego. Ta armia Wrzosa, ona gdzieś jest słynna już na całą Polskę. Przy okazji raz jeszcze duży szacunek za to, co robisz dla pokrzywdzonych, biedniejszych, chorych, tym, którym się w życiu tak nie powiodło, bo świetnie to z żoną potraficie organizować. Ta armia Wrzosa jutro, jak będzie liczebna? No będzie na pewno około 300, około 300, a może nawet więcej, ale jeszcze tutaj ja liczę też na doping kibiców z Dzierżoniowa, no bo naprawdę boksuję tutaj co roku i wszędzie już naprawdę chwalę, że czuję się tutaj świetnie, bo tutaj zawsze doping dopisuje. Czyli armia Wrzosa jutro rusza na Dzierżoniów, czekamy na dobry pojedynek. Dufek Wrzesiński, bardzo dziękuję. Co-main event MX Boxing Night 20. Dziękujemy bardzo zawodnikom. Przypominamy, to była ta pierwsza walka wieczoru, a już teraz kolejna przed Państwem. Proszę Państwa, walka o pas EBU, walka o pas zawodowej mistrzyni Europy i tutaj mała zmiana, jeżeli chodzi o obsadę superwajzorów. Na ten moment podziękujemy superwajzorowi panu Jarosławowi Kołkowskiemu. Oczywiście proszę pozostać z nami, natomiast ta aktywność nieco spadnie przy tej walce. Mamy dwóch innych superwajzorów. Pierwszy z nich to Duńczyk, pan Jesper Jensen, którego bardzo serdecznie zapraszam. I komisja lokalna, pan Krzysztof Kraśnicki. Zapraszam serdecznie, proszę o powitanie mu panów. No a teraz bohaterowie, a właściwie bohaterki walki wieczoru, walki o pas zawodowej mistrzyni Europy. O emocjach tutaj chyba nie trzeba mówić, bo te zdecydowanie gwarantowane. Narożnik niebieski. Zawodniczka pochodząca z Serbii. 5 zawodowych pojedynków, 3 wygrane, w tym 2 przez KO, 1 przegrany, 1 zremisowany przed Państwem, Jelena Janiciewicz! Jelena Janiciewicz wnosi dziś na wagę przed walką mistrzowską 60 kg, 350 gramów, 60-350, przypominam, limit kategorii lekkiej 61-235. Drodzy Państwo, przypominamy, pojedynek o pas EBU, pas zawodowej mistrzyni Europy. Oto narożnik czerwony! Zawodniczka stajni Tymex Boxing Promotion. 10 zawodowych pojedynków, 9 wygranych, w tym 1 przez KO, 1 pojedynek zremisowana. Któż to? Oczywiście Aleksandra Sasza Sidorenko. Sasza Sidorenko wnosi na wagę 60 kg, 600 gramów, 60-600, a więc absolutnie także w limicie kategorii lekkiej. Dziękuję, Sasza. Pozycja bokserska, bardzo proszę. Jelena Janiciewicz, Serbia, Sasza Sidorenko, Polska. Starcie rewanżowe. Stawką pas mistrzyni Europy IBU w kategorii lekkiej.
napięcie, jest wiara. Pamiętamy ten pierwszy pojedynek szalenie wyrównany między Jeleną a Saszą. Dziękuję bardzo. Jelena, I'm expecting huge fight tomorrow because, you know, just always rematches have special taste. And you're right in expecting that. Sasha and I know each other's styles very, very well. We have been preparing, I believe, thoroughly. At least my camp was a hell. So tomorrow night you can expect a living hell in the event. No, tutaj jakby stwierdziłem, że jutro spodziewam się świetnej walki, bardzo dużej walki. To jest zawsze związane ze szczególnym smakiem starć rewanżowym. Potwierdziła to Jelena, twierdząc, że na pewno obie są świadome, świetnie przygotowane i no już tutaj prognozuję, że w ringu będzie prawdziwe piekło przez te 10 rund w walce o pas kategorii lekkiej. Sasza, na pewno w szczególnej, powiedziałbym, dzisiaj kondycji mentalnej z racji tego, co dzieje się w twojej ojczyźnie, na Ukrainie, gdzie pozostawiłaś mnóstwo rodziny, wielu bliskich. Czy to gdzieś tworzy, czy to gdzieś zabiera troszkę koncentracji? Nie chcę, żeby zabierało koncentrację, więc chcę wierzyć, że będzie tworzyć. I będę tego się trzymała. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Będzie według naszego planu, którego wypracowaliśmy. Tego się trzymam, więc jestem spokojna. Ta pierwsza walka, ona była bardzo dobra, ona była bardzo równa. Widać, że tutaj świetnie wygląda pod względem fizycznym Jelena. Bardzo mocna zawodniczka, agresywna, starająca się bić bardzo mocno. Jakie wnioski ty wyciągnęłaś po tej pierwszej walce? Na pewno zabrakło mi kondycji, na pewno byłam zaskoczona, na pewno wiem, że zrobiłam wnioski i lepiej się przygotowałam do tej walki. No i będziemy wykorzystywać agresję Jeleny w swoich celach. Czy coś się zmieniło, powiedziałbym, w pewnej metodyce treningowej, w okresie przygotowawczym, a może coś się zmieniło, powiedziałbym, w tych takich aspektach dookoła sportu, że miałem takie wrażenie przy okazji pierwszego pojedynku, że troszkę za dużo rzeczy chciałaś łączyć w swoim życiu, wychodząc do tak ważnej walki. Tak, dokładnie tak jest. Na pewno zmieniłam trenerski sztab. Uważam, że teraz no, zmieniliśmy koncepcję treningów. A co do rezultatu, no to jutro będzie najlepszy moment, żeby to sprawdzić, jak poszło. No to czekamy. Jutro, panie i panowie, w głównym wydarzeniu, w głównej walce jutrzejszego wieczoru, starcie dwóch kobiet, Jeleny, Saszy, a stawką pas IBU kategorii lekkiej. Drodzy Państwo, poprosimy już o to, aby zawodniczki pozostały z nami, dlatego że poprosimy zawodników o to, żeby weszli tutaj do nas na scenę. Zrobimy sobie wspólne grupowe zdjęcie, po czym ścianka jest do Państwa dyspozycji. Zawodnicy za moment zejdą i będziecie Państwo mogli zrobić z nimi wywiady, będziecie Państwo z nimi mogli porozmawiać. Zapraszamy serdecznie wszystkich zawodników, zawodniczki tutaj do nas na scenę. Szanowni Państwo, fotoreporterzy, to jest czas dla Was. Tymek z Boxing Night, odsłona numer 20. Już jutro zapraszamy Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja tylko chcę przypomnieć, kogo nie będzie jutro w hali. Zapraszamy od 19.30. YouTube TVP Sport od 20.15. TVP Sport. Już transmisja właśnie tutaj zdzierżoniowa z walką wieczoru. Janicijewicz-Sidorenko o pas mistrzyni Europy kategorii lekkiej. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, od tego momentu zawodnicy, zawodniczki są do Państwa dyspozycji.